Zaczynamy drugą część naszego spotkania. Zapraszam Państwa do dyskusji, do komentarzy, uwag. Tu Pan się zgłasza, bardzo proszę. Dobry wieczór, ja się nazywam Kamil Ziemian. Mam jedno pytanie, najpierw pozwolę sobie komentarz, bo według mnie pewnej rzeczy nie została powiedziana. Było pytanie, czy nauki, czy na te problemy nasze jakoś nauki społeczne, czy ścisłe mogą nam jakoś pomóc. To ja bym po prostu skomentował to tak, że nauki przyrodnicze również potrafią wykazywać ogromną ilość sekciarstwa i ogromną ilość emocji. Jak ktoś w to nie wierzy, niech pójdzie na konferencję matematyczną, krzyknie na cały głos, zero jest liczbą naturalną i natychmiast się uchyli, żeby nie oberwał lecącym krzesłem. Kto z nas środowisko matematyków ten rozumie? Druga rzecz jest taka, bo my to mówimy o często właśnie o naszych problemach, jakie nam się, no takie na powiedzmy naszego sekciarstwa, no ale tutaj mam wrażenie popadamy w pewien błąd, że Polska nie jest ani takim krajem jak każdy, ani tak bardzo różny jak od wszystkich innych. I tutaj należy zauważyć, że podzielona obecnie jest Francja, Anglia, Stany Zjednoczone, ostatnio nawet Szwecja wraz z wyborem szwedzkich demokratów, które są partią określoną jako skrajna prawica i przynajmniej część ich założycieli należało do ruchów neofaszystowskich. To generalnie można powiedzieć, że jesteśmy bardzo typowym krajem. Tak. I teraz jest pytanie po prostu, czy jak patrzymy się to, czy nie jest tak, jak mówili, powiedziałbym, z Japonii Hidze Nakamura, czy z kręgu niemieckojęzycznego Erik Fogelin, że po prostu nasza cywilizacja ma wbudowane w siebie pewne dysfunkcjonalności i one po prostu czasami zanikają i my po prostu dziś wracamy do normy i tak po prostu będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś komentarze? To ja krótki komentarz. Tu akurat na boku rozmawialiśmy w trakcie przerwy, że czasami w historii zdarzają się takie fale wzmożenia fanatyzmu z lewej, z prawej strony. One w historii falują trochę. I to, co mówiłem o mediach społecznościowych jako sposobie, który zmienia komunikację, ma wpływ. To jest jeden z czynników. Można byłoby pewnie wskazać, to nigdy takie tłumaczenia na tym poziomie nie można się zadowolić wskazaniem tylko jednego czynnika. Ale choćby taki fakt, że kiedyś w cywilizacji tej nowoczesnej trzeba było przejść śluzy, które kontrolowały przepływ informacji. To znaczy, że nie można było po prostu napisać artykułu, co się sądzi o czymś, tylko trzeba było pójść do gazety, zostawić go w redakcji, ta redakcja go przeczytała, zrobiła korektę i tak dalej, albo kwalifikowała, albo nie. Bo bardzo teraz każdy może być tym kimś, kim był ktoś, kto był dziennikarzem, pamflecistą i tak dalej w XX wieku. To takich ludzi wtedy było mało, a wszyscy inni ich czytali. A teraz każdy może napisać i wszyscy mogą przeczytać, co każdy może napisać, więc ta zmiana informacyjna w tym takim makluhanowskim sposobie rozumienia, ono jest przecież, to jest teoria mniej więcej sprzed 60 lat, ale on pisał, że medium is a message, czyli środek przekazu jest przekazem. Informacja puszczona przez telewizor staje się czymś innym niż przez smartfona. Tak samo jak wcześniej, na początku telewizja się pojawiała i ludzie próbowali robić w pudełku statyczną scenę, na której coś się działo i dopiero potrzeba było kilkunastu lat, żeby powstał jakby poetyka przekazu telewizyjnego, montażu, przekazu i tak dalej. Ale to oczywiście, ja pamiętam pamiętam jak ktoś mi pokazywał w Waszyngtonie, jak kiedyś jechałem, tam jest taka podziemna kolejka, która wozi zbiór kongresmenów na kongres. Taka króciutka kolejeczka pod ziemią, żeby było szybciej. Ona w ogóle nie wygląda jak normalny pociąg, bo to jest takie bardzo utylitarne. Tylko, znaczy ja to widziałem 20 parę lat temu, nie wiem jak to teraz wygląda, ale robiło takie dziwne wrażenie czegoś wojskowego. Ktoś mi powiedział, że stopniowo jak asystenci pisywali materiały dla kongresmenów, to one początkowo były obszerne i tak dalej, a potem jak powstała ta kolej, to na końcu zrobiła się z tego taka karteczka, którą można było tutaj wsadzić i ona miała taką długość, że jeszcze trochę wystawała i tam było, załóżmy, te ileś znaków, które się mieściło.
I jakby to, co jeszcze za czasów Woodrow Wilsona, czy jakby pewnie było dosyć obszerne, było komprymowane do tego czegoś. To jest ta metafora, która pokazuje, ile najpierw się pisało długie teksty, potem były dzienniki telewizyjne, a na końcu są memy. Ile z rzeczywistości jest w stanie memu chwycić? Czyli 2-3 słowa i jakiś podkręcające emocje obraz. Musimy przez to przejść, bo to nie znaczy, mówiłem właśnie, że to nie oznacza końca świata. Były ciężkie momenty w historii i one, wchodzimy w fazę jakiegoś kryzysu, ale kryzys to jest, jak to po profesorsku można powiedzieć, pochodzi od greckiego słowa, które oznaczało w Grece potocznej przesilenie w chorobie, a pochodziło od czasownika, który oznaczał rozdzielanie. Czyli, że kryzys jest zawsze początkiem czegoś nowego. Oczywiście można powiedzieć, że ja mam 58 lat, no to jak ten kryzys jeszcze będzie trwał za 20, to mi reszta życia zejdzie na ten kryzys. Jak ktoś jest na studiach, to dopiero w niego wchodzi i dożyje jeszcze czasu, będzie całkiem na chodzie, kiedy pojawi się jakiś nowy świat. Nie ma czegoś takiego, że kryzys jest końcem świata, tylko że będą pewne perturbacje, będzie jakiś nowy ład powstawał. Głęboko przekonany jestem w to, że on powstanie i trzeba w tych czasach jakby budować takie ścieżki, po których też będzie odbudowywała się normalność. Taka ta ludzka, ale i taka w większej skali. No bo nie wierzę w to, że Zachód upadnie i wszystkich pochłoną Chiny i tam nie wiadomo co. To po prostu tak nie może być. A co jak będzie? Mam nadzieję, że tego nie dożyję. Ale to nie jest tak, to wie pan, to Chińczycy... Jedna rzecz jest taka, o której trzeba zawsze pamiętać, pomimo tego, że oni mają komputery ostatniej generacji sztucznej inteligencji i budują już orwellowski, cyfrowy totalitaryzm i tak dalej. To są komuniści. A co robią komuniści? Kłamią i fałszują statystyki. I tego trzeba się trzymać. Mieliśmy widowisko związane z Rosją, gdzie na papierze oni sami wierzyli w to, że mają drugą armię na świecie. Ponieważ i Amerykanie wiedzieli, znali ich plany, bo znali to, co było na papierze. A okazało się, że nikt na świecie, nawet CIA, nie wiedziało, że to wszystko zostało rozkradzione, że tak powiem, jak zwykle i tak dalej. Bo taka się okazała rzeczywistość. Więc obstawiam w to, że w Chinach rządzą komuniści, którzy fałszują statystyki. I szybkość swoich komputerów i tak dalej, i tak dalej. Bo z czego bierze się obecny kłopot? Przecież ich szczepionki nie działają. Sinovac? Znaczy gorzej niż zachodnie. Wyszczepili mniej ludzi, a ponieważ było zero COVID-a, to mniej ludzi nabrało odporność przechorowując. I teraz są na granicy czegoś bardzo ryzykownego. Panie Łukaszu, ma pan inne wiadomości, widzę, co do faktów. Trochę inne, ale to nie czas o tym rozprawiać. Zresztą co do Chin to inna sprawa. Natomiast co do tej normalności, ja nie wiem, ja mam chyba inną wizję historii, ale ja się mniej znam na historii, więc prawdę, jestem na straconej pozycji. Natomiast szczerze mówiąc nie widzę zupełnie tego kryzysu, szczerze mówiąc. No, to jest bardzo ładna historia, że były długie artykuły, potem były krótkie artykuły, a teraz mamy memy. Ale to jest fragment tylko historii, tak? 500 lat temu ile było tych długich artykułów? Ile przeciętny Polak 500 lat temu czytał tych długich, dogłębnych analiz. I tutaj jako historyk niestety zero, tak? Muszę być popsuj zabawą. No zero. No to jest archipelag Gutenberga. Dlatego, że argument Gutenberga z obiegu informacji i rozpalania namiętności wynikał z tego, że druk zdemokratyzował kwestie teologiczne. A zdemokratyzowanie kwestii teologicznych doprowadziło do reformacji i wojen religijnych, które w Europie były sto kilkadziesiąt lat. To jest bardzo... Dziękuję za ten przykład. No nie, ale to są skutki, nie. Reformacja i to wszystko to są skutki, które działy się w świecie bardzo nielicznych ludzi z dostępem do tych książek, którzy byli czytaci, mieli do nich dostęp i mieli władzę. To jest zupełnie nieistotne zjawisko. Ja mówię o tym, że wtedy dostęp przeciętnego człowieka do informacji był znacznie gorszy niż teraz. To znaczy dzisiaj w jednym dobrym memie człowiek jest w stanie uzyskać więcej informacji o świecie niż przeciętny człowiek 500 lat temu dostawał przez miesiąc. I nie widzę zupełnie czegoś takiego, że były te złote, wspaniałe czasy, kiedy ludzie korzystali z informacji, a teraz korzystamy z badziewia.
Przecież 100 lat temu w tych gazetach też straszne bzdury były. Wystarczy zobaczyć, o czym pisał Kurier Ilustrowany 100 lat temu. To nie jest tak, że ludzie czytali znakomite analizy pisane przez mędrców. Ci mityczni dziennikarze, którzy pisali do tych czasopism, to wcale też nie byli jacyś geniusze, tylko zdarzało się tam też straszliwe partactwo. A tylko przez to, że była mniejsza konkurencja, to trudniej było się zorientować, że to jest partactwo. Także ja bym w ogóle, ja nie łapię tej wizji od samego początku. Nie wierzę w taką wizję, że był czas powszechnego dostępu do dobrej jakości informacji. Moim zdaniem nigdy nie było lepszego dostępu do informacji niż teraz. Dużo jest szumu, bardzo dużo jest szumu, ale kiedyś było go jeszcze więcej, bo ludzie czerpali swoje informacje z tego, co się gadało na targu, a ja co sobotę idę na targ w Będzinie i wiem, o czym do dzisiaj się rozmawia na targu. Jak 500 lat temu zaczął targ w Będzinie funkcjonować, tak samo dzisiaj funkcjonuje w tym samym miejscu i rozmawia się tam dokładnie o tym samym i to są dokładnie takie same słodkie bzdurki o tym, jakie jest mięso, dlaczego warzywa w tym roku się nie udały i co nam znowu Żydzi wykręcą strasznego za pół roku. No to są dokładnie te same rozmowy, co zawsze. Bardzo fajne i przyjemne rozmowy, ale o niewielkim ładunku informacyjnym. I naprawdę nie, tej wizji dziejów zupełnie nie łapię. Wciąż ja utrzymuję z uporem godnym słusznej sprawy, że naprawdę żyjemy w najlepszych czasach, również ze względu na poziom ludzkiej wiedzy i świadomości. A to zdecydowanie. Tylko, że ja jeszcze raz powtórzę. Proszę Państwa, było tak, że żeby dyskutować o kwestiach teologicznych, trzeba było znać łacinę. Ta była dostępna, tak samo jak umiejętność czytania i pisania, dla bardzo wąskiej grupy ludzi. Pojawienie się druku, protestantyzmu, który kładł nacisk na to, żeby Pismo Święte było tłumaczone na języki narodowe, oraz poprzez to, że tak naprawdę sola scriptura, znaczy, że znajomość Pisma Świętego wymaga, pozwala zbawiać duszę, powodowało większą alfabetyzację społeczeństw na początku protestanckich. Potem kontrreformacja się też za to wzięła. I kwestie, które kiedyś rozpalały, czy jakby były ograniczone tylko do wąskiej grupy ludzi, którzy walczyli z herezjami i tak dalej, stały się kwestiami powszechnie dyskutowanymi, bo wojny religijne nie wybuchłyby w Europie, gdyby miliony ludzi nie było gotowych walczyć pomiędzy sobą o to, w którym momencie dokonuje się transsubstancja. To bo ludzie... nie wynikały z problemów teologicznych przecież te wojny. Przecież nawet te tłumaczenia były fatalne. Teraz dopiero odkręcamy te tłumaczenia. To nie były, to nie opierało się na oświeconych debatach. Na pewno nie. Ale nie na oświeconych, tylko na religijnych. I chodzi o to, że pojawienie się... Ale na skórkowych. No ale mój Boże, to jest, a ludzie dzisiaj nie kłócą się tak naprawdę w sposób naskórkowy o kwestie, które decydują o tym, że wygrają przyjaźnie? W każdym razie nie jest gorzej, prawda? Nie, jesteśmy takimi samymi ludźmi, ale ja nie mówię, że jest gorzej i lepiej. A. Ja pokazuję jako osoba myśląca o dużych przebiegach historii, że to, co się zdarzyło kiedyś, pozwala zrozumieć do pewnego stopnia mechanizmy, które działają dzisiaj i które powodują, że jest o wiele więcej emocji w społeczeństwie oraz gotowości do walki pomiędzy sobą, czego w momentach stabilności, na przykład po II wojnie światowej, w liberalnych społeczeństwach nie było na taką skalę, a dlatego dzisiaj o tym, i to jest, jeśli tak można powiedzieć, w filozofii politycznej, naukach politycznych i społecznych, to jest teza w zasadzie taka jasna, że demokracja liberalna jest w stanie kryzysu. Nie umiera, tylko jest kryzysu, który częściowo wywołany jest między innymi tym, o czym mówię. I to nie oznacza wcale, że żyjemy w gorszym świecie czy w innym. To wynika z założenia, że jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak ci, którzy żyli w XVI wieku, chociaż świat, w którym żyjemy, jest dużo lepszy. Ja bym się w ogóle nie zamienił na te światy. Tylko że to pozwala jakby lepiej zrozumieć ich, czyli nas, bo jednym z moich ulubionych zabiegów jest takich, że jak idę, nie wiem, do dobrego muzeum, to sobie wyobrażam, że tych ludzi, których widzę na portretach z XVI wieku, mogłem spotkać w metrze warszawskim, a kiedy jadę metrem warszawskim, to o niektórych myślę, jakby wyglądali w tych strojach z XVI wieku. To jest to, co Gadamer mówił o tym, że się trzeba rozpoznawać w przekazie tradycji, jeśli tak można zrobić taki, żeby ta tradycja była żywa, dla nas, a my, żebyśmy mogli z niej czerpać. Chociaż jak mówię, nie zamieniłbym się na miejsca. W ogóle nie mam ochoty prowadzić wojen religijnych z protestantami. Bardzo dobrze. Bo my wyrastamy z polskiej tradycji, która sobie jakoś poradziła inaczej niż cała Europa.
Proszę widziałem tam jakieś poruszenie, o właśnie. Anna Czepiel, rozpoczęliśmy naszą dyskusję od takiego stwierdzenia za Tischnerem, że jeżeli ktoś nie jest za prawdą, to znaczy, że jest za kolegami, za solidarnością grupową, ale może ten problem wygląda trochę inaczej. To, co nazywa się byciem za prawdą, oznacza często, choć nie zawsze, tak naprawdę podległość wobec jednej ze spolaryzowanych grup, wzajemne nakręcanie się, a wewnątrz jednostki właśnie może, mogą być pewne niuanse, dobieranie czegoś z jednej i z drugiej strony, to co porusza strony duszy tej osoby, struny duszy. I czasami rzeczywiście taki punkt widzenia się odsłania, że demokrata, sofista, ale też w pewnym sensie egocentryczny, krytykowany przez Popera, król filozof platoński, to osoba indywidualna, a nie ktoś podległy grupie. I w tym sensie taka jednostka może widzieć prawdę jako całość, jak mówił profesor Stawrowski. Ale jeżeli jest rzeczywiście tak, jak w tym cytacie z Gordiasza, jeżeli tak jak nie można na przykład wywyższać tego, że komuś wykazało się błąd ponad to, że ktoś mi wykazał błąd, nie można też mówić, że to, że ty też masz trochę racji, nie znaczy, że ja nie mam racji. To jeżeli właśnie takie podejście, takie zakazy miałyby być fundamentem cywilizacji łacińskiej, naszej cywilizacji, to jest to bardzo niebezpieczne, bo się odmawia jednostce możliwości przyznawania większej wagi temu, że ona wykazała błąd, co też niż że ktoś jej wykazał błąd, co łączy się z tym, że na przykład nie, a propos tej godności, że możemy krytykować płaskoziemce tego metaforycznego, a nie dostrzegamy, że jego godność jest na przykład w tym, że walczy o jakąś inną dobrą sprawę, albo że pomógł na przykład Ukraińcom, uchodźcom z Ukrainy. I już kończąc swoją wypowiedź, no, tutaj nasuwa się oczywiście ta oczywista sprawa, że jest różnica między pytaniami z dziedziny nauk ścisłych, a pytaniami humanistycznymi. Wiadomo, że na pytanie z dziedziny nauk ścisłych można mieć odpowiedź, która kończy dyskusję, a w dziedzinie nauk humanistycznych nie, bo chodzi o dobór różnych kryteriów. I zakończę takim spostrzeżeniem, że określenie takie jak płaskoziemca czy foliarz, niestety ono, to pan Łukasz Lamża na to wskazywał, niestety tak się rozszerzyło, że nie chodzi już o jakąś tam bardzo dziwne teorie, że Ziemia jest płaska, ale na przykład zaczęło być używane w przestrzeni publicznej wobec tych, którzy zwracali uwagę, że no wiadomo, COVID istnieje, no ale z drugiej strony mogą być psychologiczne, bardzo ciężkie skutki lockdownu dla młodzieży. Chciałam to poddać pod refleksję. Dziękuję. Ja może tylko odniosę się do początku tego, co pani mówiła. To znaczy to przeciwstawienie, prawda, poszukiwania prawdy, a z drugiej strony uwikłań. No, wydaje mi się, że jest po prostu elementem naszej ludzkiej kondycji i nie ma powodu. Często się zdarza tak, że ci, którym się wydaje, nie, że dążą do prawdy i bardzo intensywnie to robią, jeżeli nie poddadzą swoich myśli głębszej refleksji, to nie widzą tego, że w gruncie rzeczy powtarzają komunały, które w jakiejś bańce funkcjonują, a nie opisują rzeczywistość. Znaczy to rzeczywistość, tak jak my widzimy świat, prawda? To nie jest takie czyste spojrzenie, nie wiem, jak pewnie Edmund Husserl miałby taką nadzieję, ponad świat się wznosimy i widzimy czysto. Nie, nasze spojrzenie jest właśnie uwikłane w naszą ludzką kondycję, w nasze bańki, przeróżne bańki, w których jesteśmy. Posługujemy się pojęciami, które przejęliśmy od innych. No to Kant nas, prawda, uczył, że w naszym umyśle są nieuświadamiane struktury, kategorie, pojęcia, które nadają sens temu, co widzimy, no, a te struktury i te pojęcia no są, pochodzą również od naszych relacji społecznych. Także ja sam o sobie też mogę powiedzieć, że wielokrotnie wydaje mi się, że dążę, prawda, do prawdy, bo takie jest zadanie filozofa, a potem sobie uświadamiam, że coś w tym było nie tak, że właśnie powtarzałem coś, co wcale nie było moje, nie było rzeczywistością, tylko jakimś takim przejęciem
pewnej perspektywy, która się nałożyła poprzez różne uwikłania społeczne. Aha. Bardzo proszę tutaj. Adam Workowski, my zaczęliśmy od takiej tezy, że coraz trudniej w Polsce i na świecie się ludziom ze sobą rozmawia. Natomiast myślę, że teraz rozmowa poszła w tę stronę właściwie pewnego przyznania się do bezradności. I trochę mnie to jakby smuci, patrząc na filozofów, ponieważ Łukasz Lambrza właściwie już zrezygnowałby z wielkich ambicji przekonywania kogoś i zaczął rozmawiać o zupie, co jest bardzo interesującym tematem, ale specjalnie nam tego braku dialogu nie rozwiązuje. Z kolei pan profesor tutaj mówi o tym, że faktycznie źle nam się rozmawia, no ale koniec końców to jest kryzys, z kryzysu się wychodziło, a my się przynajmniej nie wyżynamy jak w XVII wieku. No ale czy my mamy jakąś pozytywną tutaj receptę na tę trudność rozmowy i czy naprawdę jest to taka zwykła sytuacja w dziejach ludzkości? Wydaje mi się, że przynajmniej to kilka rzeczy warto byłoby powiedzieć, ja powiem tylko o dwóch. A to znaczy ta recepta mówienia o zupie, ona jest jednak troszkę unikiem, ponieważ tutaj w tych sprawach dotyczących, ja wiem, szczepionek, płaskoziemców, kreacjonizmów i tak dalej, jest gra o wielką stawkę, o zaufanie do nauki, do ludzi, którzy są wykształceni, do tego, co budowała Europa przez trzy ostatnie wieki. Mam wrażenie, że w tej chwili coś się łamie bardzo poważnie. Do tej pory naukowiec był kimś, kto jednak wskazywał drogę. Jeżeli faktycznie jest tak, że jedyne, co może zrobić naukowiec, to zrozumieć perspektywę kogoś, kto patrzy na świat jakby z dziwnej, nienaukowej pozycji, no to jest słabo, wydaje mi się, ponieważ warto byłoby jednak pójść w tę stronę, żeby przynajmniej wyjaśnić, skąd to się bierze, że mamy taki rodzaj braku zaufania do nauki. Jeżeli chodzi o te kryzysy historyczne, to mam wrażenie, że wyjątkowość naszej sytuacji polega na tym, że my w tej chwili nie możemy zwalić nieporozumień na ignorancję. My mamy zalew informacji wokoło. Każdy, kto chciałby i miałby dobrą wolę, może się odwołać do jakichś autorytetów, do jakichś książek, może zdobyć te informacje. A mam wrażenie, że ta oświecona ignorancja zatacza coraz szersze kręgi. Więc wydaje mi się, że tutaj takie omijanie troszkę pewnych trudności, że jednak jeżeli łamie się autorytet nauki, na której właściwie myśmy zawiesili nasze zaufanie, jeżeli łamie się autorytet religii, na której zawiesiliśmy pewne zaufanie, no to co zostaje? Można powiedzieć tak, że my i tak nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje. No ale przecież nawet jeżeli będziemy mieli, skupimy się tylko na tym, na co mamy wpływ, jak stoicy, to jednak oni mówili, owi stoicy, o tym, że przekonania należą do nas. Te przekonania są czymś niesłychanie ważnym, to znaczy mieć pewien obraz świata. To przekonanie należy do nas. I teraz to przekonanie jest generowane przez ludzi, którzy są wokół nas, przez pewne autorytety. Jeżeli autorytety się sypią, to czymże jest jednostka, która jest w tym świecie? Przecież wygląda na to, jakbyśmy się cofnęli nie do jakiegoś XVII wieku, tylko do czasów właściwie jaskiniowych, kiedy jednostka była podporządkowana jakimś wielkim siłom nieznanym, bo są nieznane siły polityczne, ekonomiczne, religijne, antynaukowe, naukowe. Co może zrobić jednostka? Nic. I czy naprawdę wtedy ona będzie tak spokojna, że może sobie rozmawiać o zupie i grillu? Podejrzewam, że raczej to będzie ten świat Hobbesa, gdzie my się będziemy bali, ponieważ to jest bardzo istotne, że my się boimy. I z tego bania się wyłaniają się rozmaitego rodzaju fanatyzmy. Już i tak przekroczyłem dużo czas, ale jeszcze ostatnia uwaga, wydaje mi się, że... A pytanie będzie? To przede wszystkim jest jakby komentarz. Natomiast... Ja w tym słyszałem pytanie do siebie. Pytań można zadać tuzin, ale jedno jest takie dość ważne. To znaczy, wydaje się, że w tej chwili
nauki wypracowały szereg bardzo ciekawych sposobów opisywania tego, jak działają nasze przekonania. Jak my się zmieniamy z chwilą na przykład, gdy ktoś przeciwstawi się naszym przekonaniom. Skąd się bierze na przykład to, że my mamy myślenie, które jest ukierunkowane bardzo mocno i ono się zaostrza w dyskusjach. No i to są te badania, które tam wykonują Kahneman, Taleb i tak dalej. Mnóstwo nowych odkryć, które dotyczą przede wszystkim psychologii społecznej. Mam wrażenie, że to jest ogromna szansa, żeby zobaczyć na przykład, w jaki sposób nasze spory, które wydają się coraz bardziej zaostrzać, będzie można ostudzić. Czy ostudzimy spór, wchodząc w glory naukowca i mówiąc, ty nie masz racji, ty jesteś głupi i nieociosany, czy też raczej właśnie fakty nie odgrywają tutaj największej roli, a ważną rolę odgrywają narracje. No i wtedy filozofowie są jak znalazł, ponieważ my jesteśmy specjalistami od narracji o świecie. Więc to było pytanie. Ja chyba byłem pierwszy wywołany tak, do... Mogę pierwszy? Tak. Znaczy, moim zdaniem to nie jest unik. To, co ja spróbuję obronić to, co powiedziałem. O, to jest wszystko w dużym nawiasie. Nie wiem, czy tak jest, ale spróbuję obronić to, co powiedziałem, bo już jak już człowiek nagadał, to się musi obronić. Rozmowa o zupie. Moim zdaniem rozmowa o zupie nie jest unikiem, jeżeli zastanowimy się nad realną skutecznością wszystkich wykonywanych przez siebie czynności. Bo zgadzam się. Bardzo ważne jest w życiu to, żeby ludzie mieli słuszne poglądy na świat. Ale nie każda rozmowa ma realną szansę zmienić czyjeś poglądy na świat. I moim zdaniem wiele, postawię taką tezę, większość rozmów na tak zwane wielkie, poważne tematy, które w życiu odbywamy, są niepotrzebne i nie są skuteczne. W większości, biorę te dane zupełnie z palca, je wysysam, ale mam taką intuicję, że większość rozmów toczonych po prostu między ludźmi, większość rozmów na tematy filozoficzne, na tematy światopoglądowe, na tematy polityczne, na tematy szczepionek, zmian klimatu, nauki i tego wszystkiego innego są niepotrzebne. Znaczy, te rozmowy nie prowadzą do zmiany zdania, angażują bardzo ludzi, wzbudzają w nich negatywne emocje i ostatecznie nie prowadzą do żadnej realnej korzyści. Jest taki pomysł na etykę, to się nazywa etyka praktyczna. Zanim powiemy, czy coś jest dobre, czy złe, zastanówmy się, czy jest skuteczne. Czyli kiedy wyjdę na dwór, jest burza i zacznę się dreć na tę burzę, to ktoś by mógł powiedzieć, dobrze, dobrze zrobił, wyszedł i walczy z burzą. Etyk praktyczny odpowie, nie, nie robi dobrze, bo jego działanie nie jest skuteczne. Więc jeżeli przyjmiemy takie okulary etyki praktycznej, i rzeczywiście zależy nam na tym, żeby ludzie mieli słuszne poglądy na świat, to i tak jesteśmy zobowiązani zadać sobie zawsze to pytanie, czy ja tą i tą rozmową naprawdę polepszę świat. I moja teza jest taka, że większością rozmów na tematy fundamentalne nie zmienimy świata, dokładnie tak samo jak większość osób drących się na piłkarzy w telewizorze nie poprawi jakości polskiej piłki nożnej. Tak samo większość ludzi, którzy skaczą sobie nawzajem do gardeł, a nawet kulturalnie rozmawiają. Kulturalnie przy piwie rozmawiają, ale o tych nieszczęsnych zmianach klimatu i o tych nieszczęsnych szczepionkach i o tym wszystkim nic nie zmienią. I w tym sensie wydaje mi się, że świat byłby dużo lepszym miejscem, gdyby zamiast prowadzić te bezproduktywne rozmowy na tematy wielkie, ludzie zdali sobie sprawę z tego, jak bardzo są nieistotni, jak bardzo nie znają się na tym wszystkim i zamiast tego zastanowili się nad tym, na co jest promocja w sklepie osiedlowym, a czy wszyscy mają węgiel dostarczony na ulicy, czy może by komuś z psem nie trzeba wyjść na przykład, a właściwie to może ta kiecka ma fajny kolor. Tak? I to by były praktyczne rozmowy na proste tematy, na temat kiecki, na temat zupy, na temat węgla, na temat psa, dotyczące bliskich mi ludzi i takie rozmowy moim zdaniem mają realny potencjał polepszenia świata. Dodam jeszcze jedną taką z życia własnego anegdotkę. Jakiś czas temu na którymś takim spotkaniu publicznym zostałem zapytany, jak uzdrowić polskie szkolnictwo. Bardzo ambitne pytanie. Powiedziałem, że nie mam pojęcia, jak uzdrowić polskie szkolnictwo. Nawet zostało lepiej zadane pytanie, jak uzdrowić polską szkołę. Bardzo mi się ta forma spodobała. Powiedziałem, że nie mam pojęcia, natomiast mam dzieci w szkole i mam pewne poglądy na to, jak uzdrowić szkołę, w sensie konkretną szkołę. Więc zapytałem, czy pana dzieci chodzą do szkoły? Tak, niech pan zacznie od tej szkoły. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie uzdrowi pan szkoły polskiej. Kim pan jest? Jest pan ministrem? Ma pan olbrzymie pieniądze? Jest pan lobbystą? Jest pan sędzią Sądu Najwyższego? Czy ma pan władzę, żeby zmienić polską szkołę? Czy ma pan taką moc? Nie ma pan. Obstawiam, że pan nie ma.
Nie ma pan żadnej władzy, żeby wpłynąć. Może pan głosować, ale czy to zmieni polską szkołę? Ile razy pan już głosował? Niech pan oszacuje, w jakim stopniu wpłynął pan na stan polskiego szkolnictwa. Obstawiam, że w stopniu zbliżającym się do zera. A w jakim stopniu może pan wpłynąć na pana szkołę? Na szkołę, do której chodzą pana dzieci? Jest rada rodziców, jest budżet, który można operować, można się zgadać z rodzicami, żeby zebrać więcej pieniędzy, można wysłać dzieci na jakieś fajne warsztaty, można się zorientować, czy w mieście nie ma jakichś instytucji kultury, które z dziećmi będą chciały współpracować. Jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić w swojej własnej szkole. I gdyby w każdej polskiej szkole znalazła się jedna osoba, która zajęłaby się poprawą szkoły, ale nie w tym abstrakcyjnym sensie, w którym fajnie nam jest gadać przy piwie i czujemy tę potęgę i upajamy się naszą wielką władzą i wiedzą i o tym, jak my byśmy uzdrowili polskie szkolnictwo i wojnę na Ukrainie i klimat i wszystko inne byśmy rozwiązali, ale tą rozmową nie zrobiliśmy absolutnie nic. Poza chwilowym poprawieniem sobie humoru i zepsuciem humoru kogoś, z kim rozmawiamy. Tymczasem, proszę bardzo, obok jest jakaś szkoła. Gdyby w każdej polskiej szkole znalazła się jedna osoba, która by chciała poprawić jakość tej szkoły, to polskie szkolnictwo stałoby się lepsze. To polska szkoła byłaby lepsza. Tylko to trzeba się zająć konkretami. Na tej samej zasadzie, gdyby każdy w Polsce dbał o swoich sąsiadów, to Polacy byliby szczęśliwszym narodem. Ludzie mieliby więcej jedzenia, więcej ubrań, mieliby co ugotować, mieliby z kim pogadać. Ja myślę, że jedno drugiego nie wyklucza, to znaczy troska o sąsiadów, o szkołę, ale jednocześnie jest ta perspektywa właśnie całościowa. Zawsze słyszę ten argument i zawsze mam wątpliwości. No, jeżeli się zaniedbuje konkret w imię jakiejś idei, no to jest takie piękno duchowstwo, ale to są dwie różne perspektywy. Chyba Marcia Karolczak chciała ad vocem chyba, tak? Z jednej strony powiedział pan, że nie mamy wpływu na te wielkie tematy. Z drugiej strony powiedział pan, rozmawiając, że ludzkie wybory mają wielki wpływ na to, co się wydarza. No a z trzeciej strony przecież ma pan wpływ nie tylko na swoje mieszkanie, jak pan to ładnie pokazał, i na swoich przyjaciół, ale prowadzi pan bloga, który ma ileś tam tysięcy obserwujących. Jest pan dziennikarzem, więc operuje pan słowem chyba po to, żeby też w jakiś sposób no, rezonowało to w tych, którzy pana oglądają, czytają. Więc czy nie zakłada pan jednak, że te pana słowa w jakiś sposób wpływają na wybory? No bo chyba taki jest też trochę sens tego, co pan robi. Więc to chyba jednak nie jest tak zupełnie to, że to, co my mówimy, także na te wielkie tematy, nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość. Gdzieś tu jest niespójność, bo albo to, co pan robi, jest nie, znaczy inaczej jest motywowane. Ja wiem, że tutaj troszkę pan uprzedził, ale fajnie by było, jak pan to dopowiedział. Jest tu pewna niespójność. Przy czym tak, po pierwsze, ja nie jestem jednak przeciętnym człowiekiem. To znaczy, mając dostęp do dziesiątków tysięcy ludzi i mówiąc do dziesiątków tysięcy ludzi, jestem do pewnego stopnia w grupie ludzi, którzy mają większy wpływ na Polaków, powiedzmy sobie, niż przeciętna osoba. To jest pierwsza sprawa. Ale nawet biorąc to pod uwagę, powiem zupełnie szczerze, nie wiem, jaki ja mam wpływ na ludzi. Nie umiem tego oszacować. Nie wiem, na ile moje słowa rzeczywiście wpływają na ludzkie serca i umysły. Szczerze mówiąc, powątpiewam, że to jest duży wpływ. Jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o... Bo tyle się mówi, jest tyle słów, jest tyle filmów na YouTubie, jest tyle artykułów, mnóstwo jest gadaniny. I ja staram się robić jak najlepszą gadaninę. Bo jak już robię gadaninę, jak już ją uprawiam, to staram się, żeby była jak najlepsza. Ale gdzieś tam znowu pociągnę ten, proszę wszystko to, co mówię, potraktować w trybie hipotetycznym. To jest moja hipotetyczna postawa, którą to reprezentuję dzisiaj. Gdzieś tam mam taki głosik z tyłu głowy, że przez kilka lat pomagając sąsiadce, której zawsze pomagałem w moim poprzednim miejscu zamieszkania, więcej wpłynąłem na rzeczywistość niż pisząc 50 artykułów do Tygodnika Powszechnego. Więcej było realnego wpływu na rzeczywistość w tym rzeczywistym działaniu. To byłaby chyba taka moja odpowiedź na to. Jak już gadam, to gadać dobrze, ale mam bardzo umiarkowane zdanie. Jako autor, jako osoba, która wydaje książki, bardzo bym chciał, żeby ludzie otworzyli tę książkę, czytali ją i żeby to zmieniło ich życie. Ale czysto praktycznie
powątpiewam. Jestem pytany od 2 lat, od kiedy ta książka się ukazała, właśnie jak rozmawiać, jak na ludzi wpływać, i zawsze odpowiadam tak samo, indywidualnie. Szczerze mówiąc, nie wierzę w ulotki. Nie wierzę w to, że można przelecieć samolotem nad miastem, rozrzucić karteczki i tam będzie coś napisane i ludzie zmienią się pod wpływem tej karteczki. Nie wierzę w to. A jednak czasami z tych drobnych jakichś wpływów trudno wybuchają rewolucje od czasu do czasu, które też mają źródło właśnie w takich zwykłych ludziach, którzy teoretycznie nie mieli na nic wpływu. Nie wiem, kto rewolucję rozpoczyna. Propagandyści chyba. Dobrzy propagandyści. Ja bym nawiązał do tego, co pan powiedział. To był bardzo ciekawy komentarz. Pan tam użył argumentu, przywołał pan strach. Ja będę generalizował znowu. Chociaż umiem ugotować zupę. Liberalizm jako filozofia polityczna narodził się po 100 kilkudziesięciu latach wojen religijnych jako filozofia, która przynosiła obietnicę filozofii, która ustabilizuje rzeczywistość. I to mówię na innym poziomie niż historyk, bo oczywiście to jest tak, że Hobbes napisał Lewiatana właśnie w takim celu, żeby ustabilizować filozoficznie rzeczywistość, i to jest odczytywane jako narodziny liberalizmu, jedno z tych źródeł liberalizmu. I oczywiście historyk powie, że w XVIII wieku też były wojny, i w XIX i tak dalej, ale to się rodziło z tego. Mówię o tym dlatego, że ważne jest, jeżeli ludzie odczuwają lęk, niepewność, a teraz jest takie poczucie na świecie, a mówiąc na świecie, mam na myśli świat Zachodu, no bo to jest ten nasz świat i tutaj były wyliczane kraje, w których jest kryzys. Nawet w Szwecji, która była tak długo stabilna, przychodzi moment niestabilności, bo ten nowy rząd przecież cofnął dopłaty do samochodów elektrycznych. Tak? Takie rzeczy się dzieją teraz w Szwecji. To chodzi o to, żeby podejmować działania, które będą stabilizowały rzeczywistość. Ja czasami tak sobie mówiłem, że jeżeli żyjemy w takich czasach, to należy mówić do przyszłości, jeśli tak można powiedzieć. Czy obstawiając przyszłość, której zręby są gdzieś schowane w tym chaosie, który się przed nami teraz przesuwa, żeby wychwycić jakieś fragmenty, na których będą budowali w przyszłości, żeby powiedzieć, żeby wrzucić taką butelkę z listem na to morze tej historii, która teraz jakby raczej jest burzliwa niż spokojna, że ci ludzie, którzy w przyszłości znajdą, żeby wiedzieli, że ten świat stabilny, w którym oni żyją, ma też jakieś początki, ma coś, co pozwala budować nadzieję. I to wtedy się przekłada też nie aż na tak konkretne rzeczy, o których pan mówi, chociaż to jest bardzo ważne w wymiarze ludzkim i etycznym. Ale na przykład, bo pan powiedział, że żyjemy w wielkim szumie informacyjnym, ale żeby w tym szumie szukać, trzeba umieć. To znaczy, tak naprawdę rzeczy cenne znajdą tam ludzie tylko bardzo porządnie wyedukowani. Tacy, którzy poza tym, że i to już w ogóle wymaga wielkiej kompetencji kulturowej, żeby czegoś na Wikipedii szukać, a ja nie mówię, że na angielskiej, tylko na polskiej, ale żeby dotrzeć do artykułu naukowego, albo żeby dotrzeć do rycinu gdzieś tam, gdzie coś jest w całości. Trzeba wiedzieć, czym jest ten zasób wiedzy, do którego można się odwołać. I tutaj ja bym przywołał argument jednak też z takiej ogólnej o edukacji, bo ja kiedyś miałem takie doświadczenie dzisiaj historyczne, a z perspektywy przejmujące. Jak szykowano jeszcze za AWS-u reformę szkolnictwa, to zresztą śmieszne, że tak powiem liberalno-lewicową reformę szkolnictwa przeprowadził prawicowy rząd 20 parę lat temu, to Fundacja Batorego zrobiła taki program, gdzie chciała przejrzeć wszystkie, bo wtedy pojawiła się taka możliwość, że pojawiła się pełna paleta podręczników do polskiego i do historii, bo to od nauczycieli miało zależeć, który wybiorą. I Fundacja Batorego zaprosiła takie grono ludzi, którzy przeczytali ileś tych podręczników. Ja wtedy przeczytałem kilkadziesiąt podręczników, tak na początku tej rewolucji. I jakby zrozumiałem, na co idzie w ogóle. Bo to jest tak, że to rozwarało hierarchię kulturową. I całe to opowiadanie o tym, że szkoła powinna być praktyczna, a nie uczyć, nie wymagać i tak dalej, i tak dalej. Bo wtedy też fundacja, z którą współpracowałem, urządziłem takie stady tur. Po Stanach jeździłem i widziałem szkoły od poziomu szkoły, takiej w najbardziej zapadłym hrabstwie do Woodrow Wilson Center na Harvardzie, już chyba zapomniałem gdzie.
Ale widziałem najróżniejsze szkoły. I widziałem też szkoły takie, gdzie mechanizmem nauczania było to, że dziecko na początku zawierało umowę z nauczycielką i szkołą, że będzie się zajmowało Kolumbem cały rok i tak dalej. I ilość tekstu, który w tym wszystkim był, jakby wiedzy historycznej, była minimalna, bo to było nastawione na to, że uczy się człowieka, który jest w stanie zawrzeć umowę, podpisać ją. Znaczy chodziło o to, żeby mieć, jak to Michael Oakeshott mówił, rynek potrzebuje tych ludzi w taki sposób wykształcić, żeby ich puścić jak żeton obiegowy w gospodarkę, żeby stawali się tą monetą, która krąży w obiegu. On był oczywiście jako konserwatysta zwolennikiem artes liberales, to znaczy, że schola to był czas, kiedy był wolny, bo to jest jedyny moment w życiu ludzkim, kiedy człowiek ma czas na to, żeby przeczytać klasyczną literaturę na przykład, bo potem zawsze będzie miał praktyczne, bo potem będzie miał dzieci, bo potem będzie miał dom, bo będzie musiał pracować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to ta zasada tego humanistycznego wykształcenia jest taka, że tylko wtedy może wniknąć w te wartości wyższe. Jeżeli ze szkoły będziemy wypukiwali wiedzę, tą taką starą szkołę, to na końcu jest, to jest jedna z takich rzeczy, która mnie zawsze uderzała, która od kompletnie drugiej strony, bo ja widziałem kiedyś, ja 20 parę lat temu widziałem początek tej reformy i teraz widać jej skutki, o której każdy nauczyciel akademicki może długo mówić, jak rzeczy, które są bezmiarem ignorancji we wspomnieniu sprzed 30 lat, dzisiaj by były materiałem na doktorat, no tak powiem. I to się stało za życia tego pokolenia. Ja widziałem jakby te wszystkie argumenty, które doprowadzały do tego, jak te podręczniki czytałem te 20 parę lat temu, w których się widać było, jak otworzono śluzę, przez którą wypuszcza się erudycję, tą starą taką, gdzie zakłada się, że istnieje jakaś hierarchia właśnie, taka wiedza, ale też w humanistyce, że nie ma wiedzy bez znajomości klasyki. Dzisiaj jest tak, że klasyka jest, w cudzysłowie, przepraszam, ale kolokwialnie, jak przy tym piwie, gdzie się rozmawia. Klasyka jest faszystowska, hierarchia jest faszystowska, kanon jest faszystowski, to wszystko jest faszystowskie. Chodzi o to, żeby było praktycznie, albo żeby uczniowie sobie wybierali to, co ich interesuje. Jakby tak. Ja wiem, że szkoła trochę inaczej cały czas funkcjonuje i tak dalej, ale widzę na tych znowu od drugiej strony na tych wielkich przebiegach, bo opowiadam o tym Państwu dlatego, że byłem w tym gronie, przeczytałem kiedyś kilkadziesiąt podręczników. Bardzo Panu współczujemy. I dałem wywiad do Wyborczej, w którym powiedziałem, czym to się skończy, więc jak ktoś chce odszukać sprzed tam 20 iluś lat taki wywiad, to może. Tak, ja Krakałem byłem Kasandrą. Proszę Państwa, myślę, że powoli już czas minął. Bardzo dziękuję gościom, że przyszli do nas, że podzielili się swoją perspektywą i że te nasze różne jednak perspektywy, no może jeszcze nie tworzą tej całości, prawda, ale jakoś no, wzbogacają nasze rozumienie świata. No i może dzięki temu będziemy potrafili ze sobą w różnych oczywiście grupach, w różnych bańkach, no, rzetelnie rozmawiać. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.